Cześć Wam wszystkim z tej strony Bogdan. W tym filmie zrobimy recenzję, test kompaktowego głośnika Bluetooth Stereo z wbudowanym wooferem. To urządzenie nazywa się Boombox Bluetooth, oznaczenie MT3145 od MediaTechu. Dostałem kilka informacji, że to urządzenie świetnie się sprawdza na budowach. Niejedni kupili sobie właśnie podczas remontów to urządzenie, żeby grało. Radio tutaj jest. Mamy możliwość podłączenia kart microSD, USB, AUX, ładowanie przez micro USB, czyli ze standardowej ładowarki do smartfona, tableta, do komputera możemy podłączyć, z powerbanka. Mamy tutaj diodę informującą o stanie ładowania, mamy przycisk resetu, mamy tutaj dwa głośniki po prawej, po lewej stronie i woofer wbudowany. To urządzenie naprawdę porządnie gra. No i wcale się nie dziwię, że niektórzy kupili sobie to urządzenie właśnie na przykład na budowy, ponieważ jest świetnym odtwarzaczem muzyki i głośno, głośno gra. Mamy tutaj uchwyt, więc łatwo to urządzenie przenosić. Oczywiście zastosowanie nie tylko na budowie, ale i w wielu różnych sytuacjach, w domu, w mieszkaniu, w biurze. Mamy też antenkę do radia, tak żeby radio naprawdę dobrze grało. I rzeczywiście to też jest dobre rozwiązanie. Antenka jest chowana, tak jak widzicie. Mamy mały wyświetlacz oraz przyciski tutaj podświetlane i pokrętło głośności. Tak więc podstawową funkcją tego urządzenia jest radio FM z automatycznym wyszukiwaniem stacji. Mamy możliwość wyszukiwania poprzednich, następnych, przechodzenia pomiędzy zapamiętanymi stacjami, tak jak widzicie. Oczywiście. Oficjalnej reakcji ambasady Izraela na... Nie będę puszczał radia na głos, żeby nie został film zablokowany. Mamy informację o stanie baterii. Jeżeli bateria będzie rozładowana, będziemy mieli tutaj informacje. I teraz tutaj kwestia różnych połączeń. Jeżeli chcemy przetestować to urządzenie, oczywiście jeszcze nie wspomniałem o tych gumkach na dole, tych takich piankach, dzięki czemu urządzenie stoi w miejscu bardzo stabilnie podczas nawet głośnego odtwarzania muzyki. Tak więc same plusy tego urządzenia i drewniana obudowa. Dobra, skupmy się teraz na tych funkcjach dodatkowych. Po pierwsze, karta pamięci microSD. Jeżeli mamy tutaj zbiór swojej muzyki, wystarczy włożyć kartę do złącza. O, ciach. I już od razu jest ładowany zestaw piosenek, które znajdują się na karcie SD. I na wyświetlaczu mamy informację, że teraz odtwarzamy muzykę z SD, czyli z naszej karty. Włączmy sobie teraz na głos. Myślę, że nie muszę Was już przekonywać, że to urządzenie naprawdę, naprawdę głośno gra i ma solidne basy, a nie jest wcale jakoś specjalnie duże. Dobra, jeżeli chcemy, oczywiście możemy wykorzystywać także na przykład pendrive'a, czyli możemy mieć i kartę pamięci, i pendrive'a. Podłączamy i automatycznie przeskakuje na USB. Muzyka teraz leci z USB. Wszystko możemy mieć podłączone i zmieniać funkcjonalność za pomocą tutaj przycisku Mode. Znowu radio. Bluetooth. No i właśnie, i to jest solidny plus tego urządzenia. Możemy podłączyć do tego urządzenia na przykład smartfona, tableta, laptopa, komputer, byle oczywiście te urządzenia miały Bluetooth. Jeżeli włączymy funkcję Bluetooth, to w tym momencie urządzenie oczekuje na połączenie. Zobaczcie. Gdy funkcja Bluetooth jest włączona, wystarczy w smartfonie swoim włączyć sobie Bluetooth, wyszukać urządzenie A20. Zobaczcie, dokładnie. Funkcja Bluetooth nam teraz mruga, czyli informuje nas, że jest włączona. Wybieramy A20 i w tym momencie paruje się nasz smartfon z urządzeniem. Gotowe. I w tym momencie możemy odtwarzać muzykę, dźwięk z naszego smartfona, tableta bez problemu na tym urządzeniu. Wcale się nie dziwię, że to urządzenie jest bardzo często kupowane i bardzo pozytywnie oceniane przez klientów, którzy już to mają. Włączmy sobie jakąś muzykę. No proszę bardzo. I w tym momencie głośniej ustawiamy sobie. O, na przykład tą. Aha, cicho jest dlatego, bo w smartfonie jest wyciszone. Tu też podgłaśniamy, zobaczcie. Oczywiście sterowanie ze smartfona, czyli następna poprzednia muzyka, ewentualnie możemy wykorzystać
przyciski, jakie mamy tutaj. Też zmieniona będzie muzyka w naszym smartfonie, zobaczcie. Poprzedni utwór. Tak więc jak widzicie, pełna funkcjonalność tego urządzenia jest. I teraz na co tu jeszcze warto zwrócić uwagę? To urządzenie jest po prostu praktyczne, bardzo praktyczne. Można wykorzystać także oczywiście akcesoria, które są do tej, można powiedzieć, mini wieży, do tego boomboxa, czyli pilot. Mamy pilot w zestawie, w związku z czym możemy odtwarzać muzykę, przełączać muzykę, zmieniać tryby. Nawet mamy equalizer, co ciekawe w tym urządzeniu. Zobaczcie, włączymy sobie muzykę, play, damy głośniej. O, teraz jest maksimum akurat tutaj, więc tu ściszymy sobie troszkę, a w smartfonie damy maksimum. Tak będzie łatwiej. Zobaczcie, ściszamy. Proszę sobie zobaczyć, jak to wygląda. Ściszamy. Możemy zmienić muzykę na następną na przykład. A to tutaj. Możemy wyłączyć nagle dźwięk. Możemy sobie tu equalizer wykorzystać. Czyli mamy kilka trybów equalizera. Jeżeli chodzi o dźwięk, możemy zatrzymać odtwarzanie muzyki. Zatrzymywanie na Bluetooth nie działa, z tego co widzę. Można tylko play pauzę. Czyli tak jak mamy przyciski w naszym smartfonie, play pauzę, tu nie ma stop przycisku, dlatego też stop tutaj akurat nie działa przy Bluetoothie. Lecimy dalej, muzyka sobie leci. Tu możemy zmienić tryb z Bluetooth na przykład na USB, kartę pamięci, FM tuner, czyli radio. I znowu Bluetooth. Tak więc jak widzicie, pełna funkcjonalność tego urządzenia. Samo łączy się ze sparowanym urządzeniem, czy też smartfon łączy się z tym urządzeniem. Dobra, tak więc podsumowując, co mamy w zestawie, poza jeszcze pilotem, który możemy oczywiście wykorzystać w pełni, tak jak widzicie, wszystkie funkcje są, można wyłączyć urządzenie, wyłączone. I gdy jest taka potrzeba, możemy to urządzenie sobie włączyć. Ok, co mamy w zestawie? Mamy w zestawie kabelek 3,5 mm, 3-polowy, czyli kabelek stereo, który możemy podłączyć dowolne źródło muzyki. Czyli po prostu na przykład to może być też smartfon za pomocą złącza słuchawkowego i tutaj za pomocą złącza AUX. Dowolny MP3 player, MP4 player, dosłownie cokolwiek. Możemy też oczywiście to urządzenie naładować. Akumulator wbudowany wystarcza na około 6-7 godzin grania bez żadnego zasilania, ale warto oczywiście ten akumulator raz na jakiś czas naładować lub też możemy to urządzenie mieć cały czas podłączone do zasilania, na przykład do ładowarki smartfona. Tu przykładowo mamy ładowarkę ze smartfona, możemy sobie podłączyć i cały czas może być to urządzenie podłączone. Zobaczcie, do zasilania. Zaleta będzie tego taka, że nie będziemy w ogóle przejmować się tutaj kwestią ładowania akumulatora. Akumulator będzie zawsze naładowany, a gdy będzie potrzeba, po prostu wypinamy zasilanie i w tym momencie pracujemy na akumulatorze. Mamy w zestawie też kabelek USB, micro USB, właśnie do podłączenia tego urządzenia do dowolnego, na przykład komputera, ładowarki USB do naszego smartfona, tableta, na przykład do telewizora, do czegokolwiek, co ma USB i możemy ten akumulator sobie naładować. Tak więc komplet jest tutaj cały. Jest oczywiście też instrukcja, w jaki sposób wykorzystywać pilot, w jaki sposób wykorzystywać całe to urządzenie. Wszystko oczywiście w języku polskim. Jeżeli ktoś chce, zapoznajcie się, proszę bardzo. Wyższą rozdzielczość sobie ustawcie, możecie przeczytać sobie instrukcję. Tak więc jak widać, producent wszystko użytkownikowi przekazuje. Akcesoria, instrukcje i naprawdę użyteczne i praktyczne urządzenie. Czy trzeba wyłączać urządzenie przy wypinaniu źródeł? Nie trzeba. Możemy sobie wyciągnąć kartę pamięci w taki sposób, możemy wyciągnąć pendrive'a i wszystko działa bez najmniejszego problemu. Automatycznie tryby się tu zmieniają na dostępne.
Dobra, koniec. Jak widzicie, świetne urządzenie. Nie będę Was bardziej przekonywał, bo nie ma do czego. Od razu widać, że to urządzenie jest po prostu rewelacyjne. Jeżeli chodzi o właściwości, które są tutaj na pudełku opisane, no to chyba wszystko omówiliśmy. Tutaj mamy wszystkie właściwości wymienione. RMS, moc 15 W, 3 głośniki. Jeden głośnik jest basowy, 3-calowy i dwa głośniki dwucalowe, średniotonowe. I chyba to wszystko z mojej strony. Bluetooth 2.1 plus EDR i protokoły A2DP, czyli stereo po Bluetooth leci, oraz AVRCP, czyli sterowanie. To zresztą już pokazałem ze smartfona. Za pomocą tych przycisków możemy sterować po Bluetooth. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Jestem przekonany, że niektórzy z Was pewnie mają to urządzenie i pozytywnie będą oceniać. Ja już wiem na pewno, że pozytywnie to urządzenie należy oceniać, bo ma wszystko. Po prostu ma wszystko i jest w naprawdę dobrej cenie. Cenę powinniście mieć w opisie na dole, link do aktualnej ceny na Ceneo. Możecie sobie zajrzeć. Ja to urządzenie polecam bez dwóch zdań. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć Wam.